14 grudnia 1994 roku w Prepińskim Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczystość należąca do jednych z najważniejszych wydarzeń w ponad 60-letnich dziejach szkoły. Szkoła otrzymała imię księdza profesora Janusza Stanisława Pasierba, poety, eseisty, kapłana, pedagoga, wielkiego luminarza polskiej nauki i sztuki. Dzisiaj, 15 grudnia 2014 roku, 20 lat po tamtej uroczystości, chcemy raz jeszcze wrócić do wspomnień, ale przede wszystkim chcemy raz jeszcze uświadomić sobie, że patron szkoły, a nasze szkoły w sposób szczególny, jest po to, aby żył, aby trwał wśród uczniów, w całej społeczności szkolnej, bo jak mówi napis, który za mną, pisarz umarł, a więc żyć zaczyna. Ksiądz Pasierb był mi człowiekiem najbliższym z wszystkich. Pomimo, że jako ludzie byliśmy bardzo różni, on był człowiekiem wielu zainteresowań, i to dla młodzieży, człowiekiem oczytanym, człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach. I to znacie z jego pism. Był księdzem, był pisarzem, był poetą i sam siebie pytał, kim ja właściwie jestem. Ja mu zawsze wymawiałem. Dostałeś 12 talentów. Nie 10, ale 12, dwa ponad miarę. Będziesz miał ciężko na sądzie ostatecznym. On mówi, wiem o tym, ale wiesz, był człowiekiem przy tym bardzo skromnym, bo wiedział, ile otrzymał i jak bardzo to jest zobowiązujące. Zaczął pisać poezję stosunkowo późno. I byłem bliskim świadkiem, jak on się zmagał z tym słowem. Wiele rzeczy musiałem pod jego wpływem korygować. I to był jakiś taki szczęśliwy układ, żeśmy się wzajemnie dopełniali. Ja z całkowitą pewnością korzystałem z jego strony bardzo dużo, nawet nie wiedząc, że to w życiu kiedyś mi będzie bardzo potrzebny. Kiedy dojeżdżaliśmy pomiędzy Perplinem a Warszawą, ja byłem kierowcą, on czytał mi swoją poezję i widziałem, jak on się bardzo zmagał. Jednego słowa nie mogło być za dużo. Tak był bardzo zdyscyplinowany. Musiałem zmienić obraz poety, bo poeta, ja myślałem, to jest taki, który no, ma natchnienie i pisze. Kiedyś mnie pytał, pisałeś ty kiedyś wiersze? Ja mówię, nawet nie miałem pokusy. A on mówi, jaki ty jesteś szczęśliwy. I potem obiecał mi, że nie będzie pisał więcej. Ale oczywiście ten imperatyw wewnętrzny był tak silny, że on zawsze przechodził od nowa i zawsze pisał. Dosyć często byliśmy wspólnie delegatami, przedstawicielami Akademii Teologii Katolickiej. Między innymi reprezentowaliśmy Akademię Teologii Katolickiej na ingresie księdza biskupa Przykuckiego tutaj w Pelplinie. Powiedzieli, wy jesteście pelplinianekami, to za karę pojedziecie. Chętnie pojedziemy, przyjechaliśmy i tu mam takie miłe wspomnienie. I idziemy bardzo blisko, tuż naprzeciw katedry, blisko chodnika. I jedna pani pyta drugą panią, słuchaj, co to są za jedne w tych czapach? Takich u nas nie ma. A druga pani mówi, to są protestanty. A trzecia pani odpowiada, ty jesteś głupsza, to jest ksiądz Pasierb. Bo mnie nie znali. Ale teraz wracam do tej przerwanej myśli. Poeta zaczyna żyć, kiedy umiera. Delegowano nas także razem na, proszę się nie zdziwić, na pogrzeb Jana Kochanowskiego. Był kolejny pochówek Jana Kochanowskiego. Myśmy stali nad tą trumną. Gdzieś w którejś książce ksiądz Janusz o tym wspomina.
I ja słuchając tych przemówień, słuchając wierszy Kochanowskiego, powiedziałem na zakończenie, wiesz, zaczynam rozumieć coś z tego, co znaczy żyć w swoim słowie, nawet po śmierci. I to go tak wewnętrznie ujęło, ponieważ on to odniósł do siebie. I dzisiaj, proszę Państwa, żyje. A ja chcę zaświadczyć, że bardzo żywo uczestniczę w tej radości. I raz jeszcze dziękuję panu dyrektorowi za to, że mogę być dzisiaj tutaj. Nie chciałbym nadużyć cierpliwości. Bóg zapłać za cierpliwość. Thank you.